Cześć, dzień dobry. Mamy sobotę, kolejny wolny dzień. I co, zamiast siedzieć w domu, no my jedziemy sobie na kajaki. Pogoda dzisiaj akurat nie jest taka za wesoła, bo mamy tylko 20 stopni. Wczoraj było 32, mam nadzieję, że dzisiaj trochę się ociepli. Jest godzina 9, ruszamy, będziemy tam na miejscu około 10. Tak, około 10 będziemy i ruszamy ze Spały, z miejscowości Spały. Ale pokażę wam wszystko na miejscu, z jakiej firmy ruszamy. To się wytnie. I jedziemy do Tomaszowa teraz. Pakować się do Michy. No i już my już w wodzie zawodowani. Też grupa jeszcze się powoli pakuje. Pakuj się do wody! Kapitanie, do wody! O, tyłem płyniemy. No idzie ta grupa nasza. Płyną tam. Jarzynka, obracaj się, nie tą stronę no. Tom, dwa razy teraz, jeszcze. O, dobrze, wiosłuj, ja tu kręcę. Ja mam sternika, o. Mam sternika tutaj. No ja tu z tyłu będę siedział, a ona będzie wiosłować. Idealnie, o. O, już mi grozi, widzieliście, to jest przemoc. Ale nie przechylaj się tak, bo gibie się. No. A był taki mały, no. Był mały wężyk, a tam przed nami jest wodospad. Jaki to jest mały wodospad, to ja wysiadam. Rozpędź się. Musisz się rozpędzić i jedzie. Od razu, żeby dziobem nie wmakować się w dół. Musisz prosto, no. Nie są żarty. Ego! A ty wiosłujesz? Tak. Mam dwie oklaski tutaj. Ja wiosłuję, wiosłuję. Tak, już widziałem, w której godzinie chodzi. O, tam widać grupę. O, spalają śmieci. Co? Tak? O, tu panie no. Stara być dobrze. Dlaczego? Ja wiosłuję, a on je, no. A daj mi jednego kabonusika. A, to co, tam jest... Tam jest kajak kulinarny, tak? No nie panikuj, no. Chcesz paluszka? Nie. A paluszkiem? Tym bardziej nie. Mi smyszka na oczy nachodzi. Grażynka, ty się nie denerwuj. Mówisz, że jesteś gruby i czekaj. Jaki gruby? Jaki gruby? Po prostu dobrze zbudowany. Pary można nagrać. Muskularnie. No mięśnie, też ważą. Kochanego trzeba nigdy za wiele, pamiętaj. To mogę ci po nas obracać coś. O, tu masz klify. Chcesz popić? Mam kasztelan. No to mama ci da.
Ja teraz jem. Oddała mimo, że tak kupiła. Na PO! Ja bym cię sępy za tak. Ja tu pucizna już jest. No zobaczymy, pucić to. Ja nie wysiadam. Co? No piach, no. Ja wiosłem dotykam do dna. Płytko tutaj. Chwilami głębi, ale ogólnie płytko. A tu jakaś rzeczka wpływa chyba. To musi być gdzieś plaża. Słuchajcie, szukamy plaży. Zejdziemy, żeby się porozbierać, czy jak? Jest wam gorąco? Nie, mam jeszcze. Nie. A! Mam kierowcę. O, tu spławik jest? Najwyżej wam odkupię. Co to tak się rusza za trzcina, widzisz? Nie, to może jak znajdziemy ten... Ty, co to tu chyba jest? Tam. Spławik czy? Ja się ruszę tam? No. A wiatr wieje może, czy coś. Rekin! Rekin! A, front rusza po prostu. Ale aż tak? I nas wyprzedzili, zagadali nas, kurde, ale spoko, my tutaj, Leżenka prawa, lewa, nie mieszaj dwa razy w jednym miejscu. Raz, sorry, jedziemy. Jedziemy, jak tylko mieli zostać tam. Właśnie, to jeżeli mamy głośnika. Już, przestań mnie słuchać, no. Nie mieszaj, to nie zupa, no. Nie mieszaj, to nie zupa. Ale teraz się kiwa na boki, ale jej nie przeszkadza, nie? A to ja. Już? Starczy ci? Tak, pół kilometra. A skąd mam wiedzieć, no? Nie. Nie, on siedzi na rynku. Bo ja ustawiłem sobie dzieci. No, ile? Muszę to skrzyć. Ale to będzie na wiosnę czy jak? Znaczy ja miał zacząć ćwiczyć i czy uruchomić ćwiczenia. I ustawiło mi na stacjonarnym, że wiosłuję. Na stacjonarnym to chusteczkowo się wiosłuje, no. Grażynka, głaz przed nami. Dopiero? Ja myślałem, że z 18 już. No dlatego tak myślałem, no. A do tej możemy podejść pod prąd. A do Spały mamy ile kilometrów w sumie? Połowa drogi to jest? No właśnie, o tym się pytam właśnie, no. To będzie połowa. No tu jest jakiś topielec. Do odwady świat należy. To śnieg! Grażynka, zobacz, śnieg! Nie, no którą tą stroną? Po prawą płyniemy my, no. Płyń tam gdzie kaczka, tam jest głębiej. To
Damian, jem mi wiosłem! O, też płytko. No wiosła mi dotykam do dna. Chyba nie wysiadam. Ja nie wysiadam. Poszli, kurde, zobacz, górne. Tak wygląda, no. Fajnie było zimą się wybrać taką wyprawę. Ale muły będziesz miała wyrobione? A odciski będziesz miała? Nie, nie, właśnie nie wciskam. Ja sobie poprawiłem ręce inaczej już. Ja na kciuku bym miał. Ale inne kciuki się robiły czerwone. No. Dlatego wziąłem tak od góry. Na chwytem. No. Dobra, ja odpocznę chwilę, ja podpisuję. A ja wiosło nie mi z tej strony w wodzie, czy z tej strony w wodzie? Chyba z tej. Nie jest tak wyprofilowane jakoś tak. Ty masz dobrze wyprofilowane, no. Ja mam inne wiosło. Nie ma znaczenia, tak samo idzie. Ale jak chciałem kiedyś, zawsze powiedziałeś, że nie. To ci podam, no. Trzymaj. Są klify tylko. Jak na Kornati prawie że. Zajeżdżę nam drogę, patrz. Poszli. To świnia jedna, zobacz no. A, dobra, patrz, teraz ich dziobem ich. Dziobem ich, o patrz. I odwrócimy ich, teraz ich patrz, o. Di kurwen! Tam trzeba driftem wjechać. Teraz weź to wiosło schowaj. No mi przeszkadzasz. Co? Wynudna, choć mam się. Jak poszli bokiem, to... Ma kamerę. Będziecie na YouTubie. Tak. A to się okaże, nie wiem jeszcze. O, to też płytko. Dobrze się rozpędziliśmy, bo to bielizna.
Płyną. Ale tutaj chyba są... Nie? No próbuję cały czas, no! Ahoj! Stanęli. No na płci się stanęli. Zablokowali się, no. Dadzą radę. Z jednej strony wiosły tylko teraz, bo trzymamy kajak, to tylko wiosły jedną stronę. Agnieszka, wiosły jedną stronę, no. No bo ja trzymam kajak. Ja też. Są tam, no. Tam następna plaża zaraz będzie. No, zatrzymamy się na chwilę. Tu by można było, no ale... Ciepło. To trzeba się z tego rozebrać. No. Duszno, no. Nie, ja mam. A ty masz... Nie. A ty nie masz? Załóż se, ten dół od kostiumu. Ja mam. Ja powiedziałem załóż kostium. To będziesz w topless? Będziesz w topless? Ja założyłam stanik, ale przecież w topless możesz być. Co to przeszkadza? Mam stanik. Zdejmę ramion. Stanik. No ja mam stanik. Ja też. Ale nie założyłam. Bo ja tam założyłam kostium. A jak mówię, taka pogoda, ja nie czułam. No i zdjęłaś ten kostium? Tak, to tutaj w topless pójdziesz płynąć. Ale będzie oglądalność. Ale będzie oglądalność. Się wszystkie kajaki do nas lepiej. Ale już chyba nie będę ciągać. Masz krótkie. Są tam? Gdzie nasza kuchnia płynie? Ja ich nie widzę. A, są tutaj. To się rozdzielamy. No nie płyńcie. A my wam uciekamy cały czas. Czekamy na was. Zawisłaś tam? A mówiłem tyle nie jeść? Jak płytko, to wiesz, no. Nie odpychaj go! Bo nas odepcze z tataraki, no. Nie! Ile kasy tu jest, co? No, ile kasy na wodzie? No bo odpoczywają teraz sobie tutaj, nie? Byłaby, znaczy tutaj jest patelnia, bo tu jest otwarty teren, nie? Jak ja byłem, jak ja to było, połowa tego, tak wąsko było i drzewa nachodziły tutaj, więc płynęliśmy w cieniu praktycznie. No bo nie mogę z drugiej strony wiosłować, bo... Oni mają najlżejszy kajak. Tak. Ale Anka nie zjeważy, no. Mama też nie zjeważy, no. Ale ja 72, panie prawie co? Nie, 94. Jego wczorną mefedron może jakiś sobie. No mówi, jutro poczujesz. Dlatego ja trzymam w ten sposób, bo by się odciski tutaj robiły. Trzeba się rozpędzić. Driftem wejdziemy. Wiesz, ten drift? Nie wiosło i lewe wiosło wbijasz, no tak. Jeszcze nie, za wcześnie, puść!
Dobra, 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 dobra. Już jak zasumowało już. Kinga, nie? No to już się wszystko. Zasumowało to. Co? O Boże, jak byś ciotce pomogła. Wózce te wiosła, Agnieszka, tutaj. O. Żeby się nie odpłynęło, bo bez wiosła się chujowa płynie. No i chwila przerwy. Trzeba wyjść teraz jakoś. I takie grupy pływają. I grupa macha! Zawsze jeden dzban musi być zewnętrzny, nie? Ale dobrze, że jest tego świadom. Świadomość to jest pierwszy krok do sukcesu. Dokładnie tak. Będą z tego jakieś korzyści. W ukrytej kamerze. A była. Dawaj, chodź, nie poddawaj. Dopiero się myślę. Ty patrz, przy sobą masz takie rzeczy, to trzeba omijać. No, to może być płytko. A ty kurde, leci jak ciągnę czołówkę. Pani wysiada na najbliższym postoju. Dopiero zrobi się 5 km, także... Prawie bardzo blisko płyną. Bierzemy ich z lewej strony. Dobry. Ale ty nie wiosłuj tam z przodu, bo machasz po tym... Ryby schodzą. To będą trawa miały. Ja nie jestem taka podła, jak ty jesteś nawalony. Kto jest nawalony? Ma napalony. Gonią nas. Gonią nas. Ich jest więcej. Pedałuj. Aleś to sobie wymyślił.
Dlaczego? Nie przewróci się. Robimy przerwę tutaj? Kto chce? Kto? Jest, tutaj. Tam to oni wypływają, tu musimy. Czy płyniemy dalej? Aha. Nie martw się. Zbliżymy się i wypniemy ich z lewej. Ale chyba Duracell Extra Power żeście załączyli. Oni zobaczyli, gdzie jest bar i dlatego. Na puciznę utknęliśmy, mi kamera się wyłączyła wtedy, mówię, jak na złość, mówię, no nie było atrakcji żadnej. No. Nie. Bo akurat wyłączyłem w tym momencie. Bokiem, boczkiem. O, uuu, 2% bateria. Nie naładowałeś? Mamy całe tanki. O, to masz całe tanki, to podłączymy się. Mamy tutaj bar teraz. Przerwę chwilę. Zacumowaliśmy. I idziemy sobie coś zjeść. I ruszamy teraz dalej. Od baru Teofilów. A to jest miejscowość Teofilów? Czy dzielnica Teofilów? Dzielnica w Łodzi Teofilów. Aha, no to tak. Jedzonko, piwko po 10-12 zł. Piwko, flaczki. 18. Flaczki były, poczekajcie, muszę zjąć. 18. 18 były flaczki, zapiekanki, hot dogi. Nie, hamburgery były. Hamburgery po 18. A ja cena takie przyzwoite, takie no. Dobra, mamy jeszcze z pół godzinki do celu, także już. Już jest drum. No nie wiem, jest, ja mam 3/4 baterii, wystarczy. No, także płyniemy dalej. Teraz taką wąskim kanałem musimy przepłynąć. Moja Grażynka tutaj teraz ona kontroluje. Czekajcie, pokażę wam, jak to zdajemy czapkę. To mi teraz wiosło spadnie. No. Jak się zdjąć, się smyczy. O. Żaby! Jesteśmy już przy samochodzie z powrotem, mamy godzinę 16, także całe płynięcie około 5 godzin. Płynęliśmy, trafiliśmy na miejsce, także wszyscy się odhaczyli, także żadnych strat nie ma. Nie, Marysia? Wszyscy dopłynęli. Aż następnym razem może być dłuższy rajd. Zobaczymy. Trzymajcie się, pozdro.